Nadeszła jesień. Podobnie jak wiosna, należy ona do tych ulotnych pór roku, którymi nigdy nie sposób się nacieszyć. Liście ledwo zmieniły kolor, by zaraz potem sfrunąć z drzew, odsłaniając nagie gałązki. Po dość intensywnym lecie powoli wracam do rutyny. W naszym życiu nastąpiło kilka istotnych zmian, które nieco wymusiły zmianę rytmu, ale myślę, że to dobrze. Przede wszystkim zrobiłam prawo jazdy i wreszcie stałam się bardziej niezależna. Ten proces okazał się znacznie dłuższy i trudniejszy niż się spodziewałam, ale w końcu się udało. Egzamin zdałam za czwartym podejściem i myślę, że to wcale nie taki zły wynik. Naprawdę jestem z siebie dumna. Poza tym Radek poszedł do przedszkola. Mając prawo jazdy, jestem w stanie go tam dowozić, więc postanowiłam dłużej nie czekać. Mały bardzo entuzjastycznie był do tego nastawiony. Zdecydowanie brakowało mu kontaktu z rówieśnikami. Gdy uznałam, że na moich słonecznikach nie zostało już wiele nasionek, które upodobały sobie tutejsze ptaki, pomyślałam, że nadszedł czas, by uporządkować ogród, aby był gotowy na przyszły sezon. Pozbierałam buraki, z których zrobiłam kilka słoiczków na zimę oraz dynię, głównie do dekoracji. Poza tym poprawiłam trochę kształt rabat i wszystko ładnie wyściłałam słomą, jak w zeszłym roku. W ten sposób znacznie łatwiej zapanować nad wzrostem pierwszych chwastów, które pojawiają się wiosną i rosną jak grzyby po deszczu. Poza tym odkryta gleba wydaje mi się czymś nienaturalnym i aż mnie boli, gdy na to patrzę, więc zamierzam okrywać się w miarę możliwości. Radek w przedszkolu, Jagoda śpi, więc pomyślałam, że zajmę się trochę ogródkiem. Zamierzam przygotować duży warzywnik na przyszły sezon. Marek mi go ogrodził rok temu, lecz w tym roku nie udało mi się nic tutaj zrobić, więc dosyć mocno zarósł trawą i chwastami. Ale w przyszłym roku mam nadzieję, że uda mi się już tutaj coś posadzić, wyhodować. Wszystko przykryłam kartonem i wyściłałam słomą. I będę czekać, aż mi się to przekompostuje.
Postanowiłam również uporządkować zdrewniałe pędy krzewów, które zbierałam gdzie się dało, gdy tylko miałam okazję. Bardzo liczę na to, że uda mi się je ukorzenić. Mam również okazałą kolekcję nasion własnoręcznie zbieranych i bardzo liczę, że choć część z nich mi wykiełkuje. Myślę, że zbieranie nasion czy pędów roślin, które uda się potem samemu wyhodować, daje znacznie więcej satysfakcji niż te kupione w sklepie ogrodniczym. Cebulę włóż do koszyczka. Tak. Cebulę. Mam. Marek trochę podupadł na zdrowiu. Nie będę wdawać się w szczegóły jego choroby, powiem tylko, że sprawa wygląda dość poważnie i dotyczy serca. Podobne problemy miewał już od jakiegoś czasu, jednak ostatnio bardzo wezbrały na sile. Być może narzuciliśmy sobie w tym roku zbyt dużą presję i jego ciało w końcu się zbuntowało. Na szczęście nadchodzi zima, więc wiele projektów trzeba będzie odłożyć na później. To czas, żeby odpocząć, nazbierać trochę sił i pieniędzy na przyszłe inwestycje. Wszystko sobie dokładnie przemyśleć i zaplanować. Okej, okay, pewnie tego nie widać, ale nad tym filmem pracowałam dość długo. Powiem szczerze, że kompletnie nie miałam na niego pomysłów. Więc jest trochę taką kombinacją ujęć, które udało mi się zrobić na przełomie września i października. Ciężko mi się ostatnio zorganizować, bo cały czas dopada mi jakaś infekcja i jestem chora. Dopiero dzisiaj troszeczkę lepiej się poczułam. Od tygodnia praktycznie nie wychodzę z domu. Ja i dzieciaki, i Marek też, ale Marek niestety nie może wziąć wolnego, więc cały czas pracuje. Jesteśmy chorzy. Nic poważnego. Zwykłe przeziębienie. Jednak katar, kaszel i ból gardła zmęczył mnie na tyle, że naprawdę nie miałam ochoty robić nic ponad to, co było niezbędne. Dlatego tak to wszystko się przedłuża. Poza tym zdarzył się ostatnio mały wypadek, co mnie też trochę zniechęciło do tworzenia. Mój aparat, na którym pracuję, spadł z dość dużej wysokości i sam sobie na szczęście nie ucierpiał za bardzo, jednak obiektyw, w którym robię zwykle te wszystkie piękne ujęcia z dużą głębią ostrości, rozpadł się na dwie części. Nie jestem w stanie go naprawić. Zmuszona jestem uzbierać sobie na nowy, jednak taki sprzęt fotograficzny jest dość drogi, więc minie trochę czasu.
zanim nazbieram sobie te pieniądze, bo w międzyczasie mamy dużo innych ważniejszych potrzeb. Z tego też względu moje filmy przyszłe pewnie troszeczkę stracą na jakości. Jest mi z tego powodu naprawdę przykro. No ale jest jak jest, nic nie poradzę. Wypadki się zdarzają, a sprzęty się niszczą, więc trzeba się z tym pogodzić. Jeżeli ktoś chciałby, miał taką dobrą wolę i chciałby dołożyć parę złotych na ten mój obiektyw, to byłoby mi bardzo miło. Dane do konta podaję poniżej. Jednak, jeśli nie, to nic nie szkodzi. Wiem, że są trudne czasy i każdy ma dużo ważniejszych rzeczy, na które potrzebuje tych pieniędzy. Więc powoli, powoli będę sobie ciułać i będę sobie zbierać na ten sprzęt. Nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć. Na razie myślę, że w tym punkcie zakończę ten film. Mam nadzieję, że kolejny będzie troszeczkę lepszy. Może nie jakościowo, ale może tematycznie. Nie straciłam zapału do robienia filmów. Mam bardzo dużo pomysłów. Cały czas się uczę, edukuję, oglądam inne filmy, które mnie inspirują i naprawdę chcę to robić. Jednak ostatnio jest mi ciężko się zorganizować, mimo że Radek poszedł do przedszkola, to Jagódka jest w dość, bym powiedziała, trudnym etapie. Moja mała dwulatka naprawdę daje mi w kość i nie daje mi przestrzeni do tworzenia. Wiem, że ten etap minie, muszę być cierpliwa, jednak teraz jest to dla mnie bardzo trudne. No dobra, to by było na tyle. Tutaj się z Wami pożegnam i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa, pa!